Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, no a dzisiaj chcieliście, żebym zrobił reakcję na Blanka Solo Miss Polski 2023, więc zrobię reakcję na to, bo widzę, że 107 tysięcy w ogóle wyświetleń dwa dni temu aż, no i ogólnie 600, jak na 107 wyświetleń, mało tych łapek w górę i w dół, no ale prawie ten, uwielbiam mio, bla bla bla. Aha, super sztos. Dobra, czyli co, jakieś pozytywy. Polsat. A w ogóle Polsat zmieniło logo? A gdzie ten słonecznik? Boże, kiedy ja dawno nie oglądałem Polsatu, może dlatego. Kiedy zmieniło Polsat logo? Już nie jest słonecznikiem. Dobra, lecimy, zobaczmy. Zobaczmy, co tam Blanka nasza wymyśliła. A solo, no tak, zapomniałem. No ładnie wygląda, jakby w sensie strój fajny, podoba mi się. Może dlatego, że tył na razie widać. Nie, przód też fajnie wygląda. Czekajcie jeszcze raz. O, jakiś podwójny dźwięk. Nie brzmi fatalnie. To jest na żywo? Na żywo. Nie brzmi fatalnie. O, jestem zdziwiony. Pani tancerzy tańczą. Nie, spoko występ na razie. A ta pani to kto? Ona śpiewa? Nie, na występie jak każdy inny, nie? No ale ta pani śpiewa też. Jeżeli mi powiecie, że to ta pani śpiewa, a nie Blanka. Nie ona śpiewa. No. To ta pani śpiewa, nie ona. Czekajcie. Znaczy jestem troszeczkę... Ja nie wiem, czy ona śpiewa, czy to playback, albo czy ta pani nie śpiewa, mam bardzo podobny głos. Dobra, wyjaśniło się. To nie ona śpiewa. To co to mi, kurwa, playback, co to za występ? To każdy głupi umie po prostu puścić muzykę i kurwa do tego udawać, że śpiewa. To czekaj, to ona ma playback plus ta pani? No to kurwa nieźle zrobili. Ale lepiej wygląda, tancerze fajnie śpiewają. Śpiewają, fajnie tańczą. Fajnie tańczą, mi się podoba to. I ta pani ładnie śpiewa. A, solówka. A, przynajmniej teraz jej nie zasłaniają. Spoko. Przynajmniej teraz widać ten taniec. Tak powinno być na Eurowizji ogólnie. Ale to ta pani śpiewa, to nie ona śpiewa. To pogrzeba to. O, słyszeliście? O, i to o. No to ta pani śpiewa, to ona podbija to, że w ogóle to słychać dobrze. O, spiszę jeszcze do mnie. A to już? A to już. No dobra. Ja wyłączę to. To ogólnie, co ja mogę wam powiedzieć? Myślałem, że lepiej.
A się okazuje, że to nawet nie ona śpiewa, no to pogrzyba mi to. Jakby, to ja nie wiem, o co chodzi. Występ spoko, w sensie, no udaje, że śpiewa, no nie ona śpiewa, ma tu panią, która za nią śpiewa, plus playback leci. Tancerze fajnie tańczą, podoba mi się. Jej strój też mi się podoba, fajny. Biało-czarny, fajny, fajny, podoba mi się. No i lepsza solówka niż wcześniej, no dużo lepsza solówka niż wcześniej. No z racji tego, że jej nie zasłaniają w końcu i tych głupich wstawek nie ma, tych wiecie, elektrycznych, wizualno-ekranowych wstawek głupich, które są bez sensu. No to ogólnie, no co, to chyba jej najlepszy występ, jaki widziałem. No, to chyba jej najlepszy występ, jaki widziałem. No ale nie ona śpiewa, to pogrzyba to komu. To tyle z mojej reakcji. No to chcieliście, macie, no. Nie ma tragedii, no ale no, mogłaby śpiewać, chociaż ona. Nie, a ona nie śpiewa. No to ja nie wiem, śpiewu nie mogę wam powiedzieć, no bo śpiewa pewnie tak fatalnie jak wcześniej. Ale playback ładny. No to w playbacku to każdy chyba umie sobie zaśpiewać, udawać, że śpiewa. A najlepsze jest to, że jej występ jest źle zrobiony, albo ona po prostu przesadziła. Bo przecież tu miejscami po prostu ona nie śpiewała. Zrobiła takie... Nie, jak zrobiła te dydydy, no to przecież jej nie było. Czekajcie, czekajcie, czy to znajdę. Bo gdzieś tu, nie? No chyba nie. Albo i tu. Gdzie to było? Tu było? Tutaj tu ta pani śpiewa za nią. A tu. To nie ona śpiewa, to ta pani śpiewa. To playback i ta pani. No to nieźle zrobili jej w ogóle. A w ogóle swoją drogą, to czemu ona w Polsacie jest? Aż tak mocno ją wciskają wszędzie? Występ nie był fatalny przy okazji. No przynajmniej lepiej się ruszała, fajniej wyglądała. No ale nie ona śpiewała, no to co ja mogę więcej powiedzieć. To tyle z mojej reakcji. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. I do kolejnych, oczywiście.